Dzień dobry, Maciej Winiarek. Kilka dni temu napisałem post o tym, żeby zatrzymać szaleństwo związane z obciążaniem dzieci zadaniami domowymi. Jesteśmy w etapie pierwszego tygodnia kwarantanny i w całej Polsce napływa ogromna ilość informacji o tym, jak nauczyciele przerzucają zadania domowe czy cały zakres obowiązków realizacji podstawy programowej na dzieci. Też na rodziców. I w poniedziałek napisałem mail, posta na swoim Facebooku, który spotkał się z ogromnym odzewem, ponad 1000 już udostępnień, i to skłoniło mnie do tego, żeby nagrać webinar, który był wczoraj. A teraz jeszcze nagrywam dodatkowe materiały, które czemu służą? Ja jestem ekspertem myślenia krytycznego i patrzę na to wszystko, co się wokół nas dzieje, z innej perspektywy. Przede wszystkim z perspektywy procesów. I chcę pomóc nauczycielom, żeby zrozumieli, co się dzieje, nie w kategoriach, że coś robią źle i obwiniać ich za to, tylko bardziej, żeby zobaczyli inną perspektywę i zobaczyli, że wiele czynników wpływa na to, że efekt końcowy, czyli zadowolenie uczniów, jest na poziomie zerowym, i gdzie jest popełniany błąd. Także zapraszam do krótkiego materiału. To będzie seria trzech, czterech takich filmików, które są w tym aspekcie, który nazywam konfliktem między wysyłać dużo materiałów, lekcji i skupić się na podstawie programowej, czy nauczyciel powinien się teraz bardziej skupić na emocjach i wspomożeniu emocjonalnym dzieci, które właściwie siedzą w domu i są pozostawione samemu sobie. Ten odcinek, ta część jest poświęcona przekonaniom, i tak jak widzicie tutaj tytuł, przekonania determinują nasze zachowania. W polskim języku, w polskiej kulturze słowo przekonania, założenia dość rzadko funkcjonuje, nie za bardzo wiemy, co to jest i jak one właśnie wpływają na nasze zachowania. Zatem pokażę Wam to na przykładzie niezwiązanym, powiedzmy, jeszcze z tematem. Jeśli zobaczcie, także zrobiłem tutaj gałązki, żeby było to łatwiej oczywiście zobaczyć, także jeśli ktoś mnie skrzywdził, i jeśli moje przekonanie, które jest takie aktywne, działające, że generalnie myślę, że ludzie są źli, albo dokładnie ta osoba, już ją znam, to jest zła osoba i ona skrzywdziła mnie specjalnie. Więc jeśli tak myślę, jeśli ten na czerwono jest właśnie moim przekonaniem, które jest aktywne, to efekt jest taki, że będę nieufny wobec ludzi. Jeśli będę nieufny wobec ludzi, to najczęściej będę unikać głębszych relacji, raczej to spowoduje z czasem, że nie będę miał przyjaciół i tak naprawdę to spowoduje, że te negatywne konsekwencje wpłyną najbardziej na mnie, czyli że ja będę samotny, właśnie po prostu samotny. I teraz zobaczmy, co się wydarzy, jeśli zmienimy nasze przekonanie, jeśli będziemy osobą, która ma jednak nadal dużo ufności. Już Wam wyjaśnię, tak? Ta sama sytuacja, ktoś mnie skrzywdził, ale wierzę, moim przekonaniem jest to, że ludzie są dobrzy, albo bardziej lepiej tłumacząc, że ktoś miał dobrą intencję. Ale nie do końca użył dobrych środków, dobrych słów, dobrych zachowań i to mnie skrzywdziło. Ale generalnie wierzę, że ta osoba miała dobrą intencję. Co się w tym momencie wydarzy? Jeśli mamy takie przekonanie, to pierwsza rzecz, którą zrobimy, to będziemy szukać zrozumienia. Czyli będziemy pytać tego człowieka, dlaczego to zrobiłeś? Coś za tobą stało? Czy wiesz, że mnie zraniłeś? I tak dalej. Rozmawiamy, szukamy zrozumienia. Pojawi się szansa na wybaczenie. Znów potrafię zaufać. Mam przyjaciół, jestem szczęśliwy. Tak? Może być ta sama sytuacja, ale to właśnie przekonanie, moje przekonanie, tutaj jedno takie, powiedzmy drugie takie, zdeterminowało, że na końcu, bo to może być kilka miesięcy, kilka lat nawet, ale na końcu ja mogę mieć właśnie negatywny skutek albo pozytywny. Tak naprawdę nic się nie zmieniło. Zmieniły się moje przekonania. Świadomie wybrałem, ufam. Zaufam jeszcze raz, spróbuję, poszukam zrozumienia. Mam nadzieję, że tym przykładem wyjaśniłem Wam, jak nasze przekonania determinują nasze zachowania. To teraz już przejdźmy do tematu związanego z sytuacją, z kwarantanną. I ja sobie starałem, patrząc na komentarze, których dostałem bardzo dużo, kilkaset pod właśnie swoim postem, dyskusji było dużo. Na bazie tych właśnie komentarzy, dyskusji i rozmów, ja jestem też właścicielem szkoły, więc wiem bieżąco, jestem u siebie teraz w szkole, pustej szkole, także wiem, jak to wygląda. Postaram się zdefiniować przekonania, które widzę, że są wśród nauczycieli w Polsce. Pierwsze przekonanie, oczywiście nie ma żadnej hierarchii, ale tak po kolei, siedzenie i takie typowe nic nie robienie, to jest złe. Że to przekonanie, że jak będę nic nie robił, to będę źle oceniany, ono funkcjonuje.
Jako nauczyciel muszę przesłać najważniejsze rzeczy do zrobienia. To jest kolejne przekonanie. Dzieci muszą ode mnie dostać najważniejsze rzeczy. Te najważniejsze oczywiście w cudzysłowie, bo nikt nie wie, co za tym stoi. Ale ja uważam, że muszę przesłać właśnie najważniejsze, a to się od tego idzie i rośnie. Uczniowie i rodzice czekają na moje zadania. Oni na pewno nie siedzą cicho i się nie nudzą, a zwłaszcza rodzice by oczekiwali, że ja coś zrobię, więc oni wszyscy czekają na moje zadania. Nie ma co ukrywać, dyrekcja tym bardziej oczekuje mojej aktywności, nie mówiąc o ministerstwie, o ministrze edukacji, który wprost mówi, że nauczyciel masz działać, wykaż się aktywnością. Jako szkoła będziemy kontrolowani za to, co zrobiliśmy, że ten czas się skończy, czy 25 marca, czy później, to nie ma znaczenia, ale ktoś nas skontroluje, więc musimy się wykazać naszą pracą. Jeśli teraz nie zrealizuję materiału, to będę miał ogromne kłopoty z realizacją podstawy programowej, jak wrócimy do szkoły. Więc lepiej teraz zrobić więcej, szybciej, ewentualnie trochę zwolnimy na wiosnę. Skoro inni nauczyciele tyle już zrobili, a na Facebooku przynajmniej widać tysiące pomysłów, aplikacji, rekomendacji itd., więc wtedy jest poczucie we mnie, o Boże, ja tyle jeszcze nie zrobiłem, więc też muszę. Tak, to są przekonania, które w tym momencie funkcjonują u większości nauczycieli. Wczoraj, gdy prowadziłem właśnie webinar, pokazałem je i zapytałem wszystkich uczestników, czy to są te przekonania, czy są one prawdziwe. I praktycznie wszyscy potwierdzili, że tak, że są prawdziwe i są jeszcze ze dwa, trzy dodatkowe. Tak, także to są przekonania, to nie są fakty. I to jest właśnie ogromna różnica między przekonaniami, założeniami a faktami. Nam się wydaje, że to jest coś, co jest faktem, dlatego muszę działać, ale to są tylko przekonania, pewne założenia do tej sytuacji. I teraz pokażę Wam, jak to w tym momencie wpływa na moje funkcjonowanie. Bo tak jak ten odcinek ma tytuł, przekonania determinują nasze zachowanie. Zatem jeśli ja jako nauczyciel mam przynajmniej kilka z tych przekonań, które są we mnie aktywne, one naciskają, one wywołują dyskomfort, coś muszę zrobić, to zobaczmy, jak to się przenosi na realność, która później dotyka dziecko. Jeśli jest kryzys, musimy pracować zdalnie, to jest ta sytuacja bazowa dla wszystkich taka sama. I teraz tutaj w tych boksach są właśnie, użyłem tylko części przekonań jako dodatkowych informacji. Tak więc, jeśli mam przekonanie, że to siedzenie i nic nie robienie jest złe, i jako nauczyciel chcę przesłać te najważniejsze, tylko najważniejsze rzeczy do zrobienia, to efekt jest taki, że przesyłam uczniom codziennie sporo materiału, bo te najważniejsze jest oczywiście różnie definiowane. Nauczyciel wysyła tyle, co uzna, ale dla dziecka najczęściej to będzie za dużo. Ale okej, to jest ten pierwszy etap. Skoro jeśli we mnie jest cały czas też przekonanie, że rodzice czekają na moje zadania, dzieci czekają na moje zadania, uważam swój przedmiot za bardzo ważny, a tak uważa praktycznie każdy nauczyciel, no to dbam, aby każdego dnia oprócz tych ważniejszych, najważniejszych rzeczy jeszcze było wiele ciekawych. Jak ktoś będzie chciał, to sobie przeczyta, poogląda, coś porobi. Efekt jest taki, że ja sam jako jeden nauczyciel wysyłam jeszcze więcej materiałów. I teraz bardzo ważna informacja. Jeśli nie kontaktuję się z innymi nauczycielami, a to raczej się potwierdza, że bardzo, bardzo mało, nie powiem, że nikt się nie kontaktuje, ale tutaj widać, że nauczyciele w zespołach bardzo mało się ze sobą kontaktują. Pozostali nauczyciele myślą podobnie, bo mają te same przekonania, nie ma powodu, żeby mieli inne. To efekt jest taki, że oczywiście uczniowie każdego dnia otrzymują ogromną ilość materiału. Jeśli uważam, że szkoła może być kontrolowana, co zrobiliśmy z uczniami, i jeśli dyrekcja oczekuje mojej dużej aktywności, czyli nadal nie dość, że już dużo wysyłam, to jeszcze jest ta presja, 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 to efekt może być tylko, oczywiście uczniowie i rodzice są w katastrofalnym położeniu, czyli są absolutnie przygnieceni. Komentarze, które mówią o tym, że właśnie trzeba wstawać o 8 rano i do 14, 15. Rodzice siedzą z dziećmi, robią materiały i to z każdego przedmiotu, każdego dnia. Więc nasze przekonania determinują nasze zachowanie. Ja tutaj, zobaczcie, użyłem tylko czterech przekonań, nie wszystkich siedmiu, ośmiu, nie dziesięciu, a tak naprawdę tutaj wszystkie działają. Także efekt jest taki, że przez to, że jest właśnie nieskoordynowana praca nauczycieli, każdy działa sam i każdy uważa, że musi zrobić dużo. No to jest taki, powiedzmy, ilość strumieni, które wpadają do jednej ogromnej rzeki, ta rzeka zwyczajnie zalewa dziecko. I nie chciałbym tutaj tym materiałem obwiniać, że nauczyciele źle robią, bo tak jak było w wcześniejszym tym przykładzie, intencja ze strony nauczycieli jest absolutnie dobra. Chcecie
dać materiał, chcecie, żeby uczniowie mogli dalej się rozwijać, pracować i tak dalej. Więc intencja jest dobra. Ale kiedy jest nadgorliwość i kiedy jest brak współpracy, koordynacji pomiędzy nauczycielami, to efekt jest naprawdę katastrofą. I bardzo tego oczywiście nie życzę nauczycielom, ale na dzień dzisiejszy, po 3 dniach, 4 dniach, niechęć rodziców i dzieci do szkoły jest ogromna. A przed nami prawdopodobnie kilka tygodni, jeśli nie do końca roku szkolnego. Zatem rodzice, nauczyciele powinni szukać porozumienia z rodzicami, żeby zbudować pewną koalicję, wspólnie realizować to wszystko. A w tej chwili no, na współpracę jest mała szansa. Także celem mojego pokazania tego materiału jest to, żebyście nauczyciele zobaczyli, że no, tak podejmując działania jednostkowo i z dużą gorliwością, to efekt nie może być dobry. Efekt jest odwrotny od zamierzonego. Także z Waszej perspektywy jest tak, ja zrobiłem małe, tylko swoje, ale z perspektywy dziecka, rodzica, on widzi dużo, dużo, dużo i jeszcze dużo więcej. Także tu ważna jest taka postawa myślenia krytycznego, zobacz perspektywy z kilku stron, nie tylko swoją. Bo to, że masz dobrą intencję, to nie oznacza, że to musi dobrze się skończyć. I tutaj skorzystam, powołam się na panią doktor Żylińską, także ta ilość materiału, także można przez całe życie, przez całe lata brać udział w lekcjach, wypełniać zeszyty ćwiczeń, niczego się przy tym nie nauczyć. I teraz pytanie, które trzeba sobie postawić, nauczyciele, czy chcecie, żeby było odfajkowane, checklista zrobiona, wysłane 1000 ton kart i w tym momencie zostało to zrobione. Choć oczywiście nikt nie sprawdza, jak, nie ma żadnych efektów, żadnego mierzalności, ewaluacji, nic. Więc po co to robić? To zostawiam Państwu oczywiście, to jest pytanie retoryczne, każdy musi sobie sam na nie odpowiedzieć. A ja po prostu apeluję do tego, żeby się zatrzymać, bo myślenie krytyczne to przede wszystkim zatrzymać się i zweryfikować swoje działanie, swoje myślenie, ale kluczowe jest zatrzymać, spokojnie, zobaczmy, co się dzieje. W zeszłym tygodniu, kiedy w środę poszła informacja i czwartek, piątek, uruchomiona została pewna znów dobra intencja, pomagajmy sobie, mówię o nauczycielach, to w sobotę, niedzielę to już dorosło do takich rozmiarów, ta kula śnieżna się zrobiła ogromna, że w poniedziałek rano praktycznie 600 tysięcy dzieci zostało zawalonych, a nie wspomożonych. Także zatrzymajmy się i spokojnie zobaczmy, co ja robię, a przede wszystkim, co mogę robić z innymi. Bo tu kluczowa jest kooperacja, koordynacja działań z nauczycielami w swojej szkole. I zakończę, żebyście Państwo przede wszystkim spojrzeli na te przekonania. Bo te przekonania nie są faktami. Zobaczcie, które przekonania możecie zakwestionować, które z nich są kompletnie nieprawdziwe i wtedy już presja, tak naprawdę, którą sam sobie robię, ona w tym momencie zniknie. Także z mojej perspektywy wszystkie te przekonania są nieprawdziwe, więc one w ogóle nie powinny wpływać na wasze zachowania, bo po prostu ich nie ma. Ale oczywiście to jest sprawa bardzo indywidualna, także zachęcam do autorefleksji i może wspólnej dyskusji w zespole. Dziękuję, do zobaczenia w następnej serii.